Wróciłem też do Tanzanii. To takie miejsce na ziemi, gdzie ludzie polują na ludzi. Ofiarami są osoby dotknięte albinizmem. Z części ich ciał szamani robią amulety, które, zdaniem niektórych, przynoszą szczęście. Po nagłośnieniu sprawy przez media, rząd Tanzanii rozpoczął walkę z zabobonami. Musiałam sprawdzić, jak to zmieniło sytuację dzieci, które poznałam 8 miesięcy wcześniej. Przyjechałam tu zaraz po tym, jak odcięto mi rękę. Gdy poznałam Kabulę, miała 17 lat. Nie mogłam przestać o niej myśleć. Dlatego wróciłam do Tanzanii. Kabula! Kabula. Yes. How are you? Jak się masz? Dobrze. Trochę się w moim życiu ostatnio zmieniło. Bardzo ładnie piszesz i masz świetne oceny. Nauka jest najważniejsza. Mam dobre stopnie, powyżej średniej. Nie tylko Kabula miała dla mnie dobre wieści. Powiedziałam jej, jak bardzo Polacy ją pokochali. Zebraliśmy ponad 100 tysięcy złotych na jej edukację. Od czasu, kiedy wyemitowaliśmy program z twoim udziałem, ludzie, którzy oglądali ten program, zaczęli wpłacać pieniądze. I wszyscy mówili, ja też chcę, żeby Kabula została prawnikiem. Możesz sobie to wyobrazić? Udało nam się zebrać te pieniądze. Wszystkie pieniądze, które potrzebujemy, żebyś poszła na studia. Nie mogę się doczekać, aż zostanę prawnikiem. Chcę też napisać książkę. Zatytułuję ją Niewidzialni. Bo jeśli powie się głośno o tym, co spotyka ludzi z albinizmem, to przestaną być niewidzialni.